Cześć, witajcie, jestem Martin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na recenzję zestawu głośników od firmy Genius. Mowa tutaj o modelu SW21-3000, czyli zestaw złożony z subwoofera i dwóch satelit oraz elementu sterującego takiej bazy, przeznaczony przede wszystkim dla entuzjastów gier, czyli dla graczy. Seria GX Gaming, więc taki też gamingowy wygląd. Klasyczny, rozpoznawalny znak Skorpiona. Natomiast pewnie jesteście ciekawi, jak wypadły te głośniki w testach, jaka jest jakość dźwięku, jakość wykonania i ogólnie jak się korzysta z tych głośniczków. Wszystkie odpowiedzi będą w tym filmie, a ceny tego zestawu oraz innych sprawdzicie sobie w opisie filmu. Teraz bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Więc przed nami zestaw od Geniusa, głośniczki o symbolu SWG21-3000. 2-1, ponieważ jest to zestaw złożony z dwóch satelit oraz subwoofera. W tym przypadku satelity to 2x15 W, no czyli tak przeciętnie, oraz subwoofer z plastikowym frontem, natomiast z całą obudową z MDF-u, z płyty o mocy 40 W. Więc łącznie mamy 70 W. Moim zdaniem na taki średniej wielkości pokój gracza w zupełności wystarczy. Zresztą nie liczą się waty, nie liczy się głośność, a jakość tego dźwięku, czystość. No i tutaj, prawdę mówiąc, mamy taki zestaw ze średniej półki. No i cenowej, i jakościowej. Grają dobrze, mają dobry bas, natomiast do niektórych gatunków muzyki po prostu są za słabe. Chodzi tutaj chociażby o muzykę klasyczną oraz niektóre utwory chociażby rockowe. Jeśli chodzi o technikalia, to pasmo przenoszenia wynosi od 35 Hz do 20 kHz przy oporności 8 ohmów. Stosunek sygnału do szumu wynosi tutaj 85 dB. Oczywiście parametry parametrami, zupełnie inaczej to też wychodzi w praktyce. Natomiast co do wielkości, to membrany w tych satelitkach mamy 3,5-calowej średnicy, natomiast 6,5 cali mamy tutaj tą membranę subwoofera. Pokażę Wam teraz po kolei wszystkie składowe i zobaczycie potem test poglądowy dźwięku. Oczywiście poglądowy, ponieważ ja nagrywam to kamerą. Wysłuchacie to jedni na słuchawkach takich, inni na takich, jedni na głośnikach, więc każdy może odebrać ten dźwięk troszeczkę inaczej. Kamera nie jest w stanie wychwycić dźwięku tak jak ludzkie ucho, więc jest to tylko dźwięk poglądowy. Najlepiej posłuchać takich głośników na żywo i ocenić samemu. Tak więc przechodzimy do dalszej części recenzji. No i zaczniemy sobie, moi drodzy, od subwoofera. Jak widzicie, nie jest on jakiś specjalnie wysoki. Natomiast jak go obrócimy, to widać, że jest dość długi. Z tyłu oczywiście nie zabrakło, jak widzicie, otworu bass reflex. Mamy też przewód połączeniowy, który ma około 1,5 metra, więc możemy sobie ten głośniczek postawić chociażby gdzieś na podłodze, przy biurku. Do jakości wykonania to od spodu mamy fajne elementy antypoślizgowe, dzięki czemu pewnie stoi on na blacie. No i co do frontu, mamy oczywiście logo Skorpiona, znak rozpoznawczy serii KX Gaming. Jakość plastiku jest całkiem dobra i mamy tutaj też troszeczkę błyszczących elementów, które wyglądają fajnie, ale oczywiście takie tworzywo się dość mocno brudzi. Co do satelitek, to mają 2-metrowe przewody. Obudowy są dość ładne, wykonane też z matowego tworzywa, natomiast fronty niestety są całe błyszczące, jak widzicie. I mamy też tutaj taki element ozdobny, który ma nadawać jednolitości temu zestawowi. Natomiast odcień jest troszeczkę inny niż ten skorpion pomarańczowy, jest to bardziej żółte moim zdaniem. I troszkę niestety, jak dla mnie, wygląda tandetnie. Z daleka robi fajne wrażenie, natomiast z bliska widać, że to jest po prostu coś wklejone tutaj do środka membrany. Mamy też dwa antypoślizgi od spodu, tak więc wygląd tych satelit to jest już kwestia gustu. Jednym mogą się podobać, innym nie. No i ostatni element to jest cała baza sterująca, czyli mamy tutaj chociażby pokrętło regulacji głośności, które wykonane jest bardzo fajnie, muszę przyznać. Słyszycie klik, czyli nam się włącza w tej chwili cały zestaw i kręci się nim dość fajnie, dość precyzyjnie. No i przy okazji, dzięki temu tutaj wzmacniaczowi, można wydobyć z tych głośników naprawdę solidny dźwięk. Oczywiście im głośniej, tym gorsza jakość. Są to jakieś membrany najwyższej klasy. Tutaj mamy też pokrętło do basów.
Test na dźwięk będzie się odbywał przy średnim ustawieniu, czyli ani nie będą skręcone, ani będą też na maksa. Oczywiście jak ktoś lubi bardzo soczysty bas, może zawsze sobie tutaj podkręcić, natomiast mi na tej połowie wystarczało. Co do budowy, jak widzicie, jest to takie pudełeczko. Z tyłu mamy wejście, zaraz Wam pokażę, od spodu antypoślizgi, które tutaj niestety są gorsze i to już nie trzyma się aż tak dobrze blatu, jak na przykład subwoofer. Natomiast przód mamy też błyszczącego plastiku, wygląda dość ładnie, natomiast jak widzicie ma już odciski palców. Oczywiście jest Scorpion, logo serii GX Gaming. I co ciekawe, moi drodzy, tu mamy diodę, a tu mamy wyjście na słuchawki, rzecz bardzo przydatna, oraz mikrofon, wejście na mikrofon, bardzo fajna rzecz, że Wam pokazuję. Z tyłu mamy otwór, gdzie po prostu możemy sobie jakby przedłużyć naszą kartę dźwiękową. Stąd kabelek przedłużamy do karty dźwiękowej, do wejścia mikrofonowego oczywiście, i wtedy ten mikrofon możemy sobie bezpośrednio tutaj podłączać. Bardzo fajne, ponieważ jeśli tą bazę mamy pod ręką, to i słuchawki, mikrofon podepniemy sobie tutaj. Tak więc to jest fajnie przemyślane. Natomiast z tyłu mamy jeszcze wejście AUX i wejścia na przewód doprowadzający dźwięk z komputera do tego zestawu, i mamy też wyjścia głośnikowe oznaczone kolorami oczywiście, więc się nie pomylimy, i subwoofer. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o składowe tego zestawu. Jeszcze rzut oka i robimy sobie test dźwięku.
dobrze, moi drodzy, test dźwięku i opis głośników za nami. Test oczywiście był poglądowy. U każdego z Was może on brzmieć nieco inaczej, dlatego warto takich głośniczków posłuchać na żywo, chociażby w sklepie czy u kolegi. Wtedy mamy dużo lepsze odczucia, odbiór tych głośników. Powiem Wam, tak z moich obserwacji w testach, nie są to głośniki rewelacyjne, ale nie są to też głośniki jakieś specjalnie drogie. Do średniego pokoju gracza nadają się idealnie, ponieważ mają wystarczająco dużą moc i przy takiej średniej głośności jakość dźwięku jest jeszcze naprawdę dobra. Nie są to głośniki nadające się do muzyki klasycznej, ponieważ nie potrafią dobrze wyciągać tych takich wyższych częstotliwości, dlatego nie jest to zestaw, który może zadowolić audiofila. Natomiast bardzo dobrze sprawdza się w tym, do czego został stworzony, czyli gry komputerowe, muzyka rozrywkowa czy oglądanie filmów. To wypada po prostu świetnie. Przede wszystkim ucieszeni będą fani mocnego, soczystego basu. Subwoofer jest moim zdaniem najlepszą częścią zestawu, sprawuje się świetnie. Siłę tego basu możemy sobie bardzo łatwo wyregulować. Jeśli ktoś lubi bardziej soczysty, w każdej chwili może go sobie podkręcić. Tak więc pod tym względem jest naprawdę fajnie. Troszeczkę gorzej wypadają satelitki, które sprawdzają się moim zdaniem co najwyżej na poziomie podstawowym, wystarczającym. Natomiast rewelacji w ich przypadku nie ma. Co do bazy sterującej, jest dość praktyczna. Pokrętło regulacji głośności, jednocześnie włącznik, wyłącznik jest dość takie wyważone, czyli jeśli regulujemy nim, to możemy to zrobić precyzyjnie. I bardzo praktycznym rozwiązaniem jest także umieszczenie na przednim panelu tego centrum sterowania wejścia na mikrofon oraz wyjścia słuchawkowego. Czyli możemy wszystko sobie podłączyć bezpośrednio do tego, nie musimy szukać wejść w komputerze. Bardzo fajnie. Co do designu, to jest oczywiście kwestia gustu. Ja osobiście za błyszczącym plastikiem nie przepadam, ale ogólnie też nie powiedziałbym, że te głośniki jakoś odstraszają swoim wyglądem. Po prostu jednym się będą podobać, innym nie. Ja raczej jestem zwolennikiem bardziej klasycznego wyglądu. A pod względem jakości wykonania użytych materiałów myślę, że w tej cenie jest naprawdę przyzwoicie. Tak więc w swojej klasie cenowej głośniki dość ciekawe i moim zdaniem w testach wypadły dobrze, natomiast mnie nie zachwyciły. To by było na tyle, za chwilkę ocena końcowa. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie także w opisie filmu. Macie tam linki do najlepszych sklepów, do najlepszych porównywarek cen. Znajdziecie je tam sobie najtaniej, bez problemu, bez szukania. Wystarczy zajrzeć pod film, rozwinąć sobie opis i macie wszystko w jednym miejscu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam też na mojego Facebooka, dużo tam się dzieje, oraz wchodźcie codziennie na kanał, ponieważ codziennie jest nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!